Siemanko, chciałem zaprosić na film. Widzicie po tytule, robimy serwis ciapka olejowy. Byłem po oleje w siedzibie Agrobizm, byłem w Mielcu przejazdem. Dziękuję Pani Dominiko i Panie Maksymilianie za oleje. Odebrałem sobie i wymieniamy. Oglądajcie. Zapraszam. Łapkujcie, jak się będzie podobało i subujcie. Dobra, działamy. Mam na dużo baterii. Tak, olej kwalifikuje się do wymiany. I pierwsze co to tak. Mam tu parę wiader. Jedno wiadro idzie na silnikowy. Z tamtej strony muszę podejść. Mam tu klucz do tegoż oto odkręcania. Niech leci sobie. Tu mamy hydrauliczny. Zobaczymy, jaka musztarda się z niego zrobiła. Musztarda po obiedzie. O, 30 podesz. Jest, nawet nie trzeba bardzo kombinować, elegancko. O kurczę. Ale Rafa to dokręcił. Kurde, ble, jeszcze zlatuje ten olej. Co by tu podstawić? O, widzicie? Oleje z Agrobisu. Turdus klasyczny i GL4 hydrauliczny i do skrzyni. Dobra, idziemy kręcić. Klucz 30, o, mój brońca aż czeka. Idziemy tu kręcić. Dobra. Czy tak pójdzie łatwo, jak tam to było tak dokręcone, że dajcie spokój. No to tak kurde dokręcał, ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, ale było dobrze do równo doprawione. O, to luźno. O, tutaj to elegancko, kurczę, że tak tam nie było. Coś kapie, nic, muszę łapać już tutaj, tyle co wykapie, to wykapie niestety. Zobaczycie, jaka tu musztarda leci. Olej hydrauliczny tu się spuszcza z tej skrzyni. Leczymy musztardę. Jeszcze sika. Inaczej zrobię. O, niech to będzie. Oj, akurat starczy. Tu jest 20, powinno być 3 litry albo 21. Jakoś tak. Tu inny patent zrobię od razu do lejka i do bańki. Zobaczymy, co tu będzie. No już widzę, jaka musztarda, zobacz. Oj. Wylewa mi się, kurde. A, szybko. Ja cię kręcę. Musztarda mi się wylała. Też już ciepły. Trzeba rozwalić do końca ten środek. Muszę wytrzeć sobie rękę. To niech sobie skapuje do końca. Dramat. Powiem wam, że jest dramat. Gdzieś musiała być nieszczelność, jak dokręcałem te śrubeczki i się coś musiało wody dostać, bo widzicie, olej powinien być jak kryształ. A jest jak, kurczę, no jest jak po prostu musztarda. Nie jest to dobry znak. No ale zobaczymy, jak zalejemy nowy. Też zmienialiśmy rozdzielacz. Wszystko to wiadomo, całkiem inaczej. Czym to zniszczyć tym lejkiem może? Dobra. 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 Jak widzicie, troszkę się rzeczy nazbierało. Mamy tak, tą chłodniczkę. Chłodniczkę, wentylatorek. Odmucha w tamtą stronę. Czyli go założymy tak. Tylko jeszcze zanim go założymy, muszę go obciąć. Olej sobie skapuje. I mamy wyczekaną kratkę. Kurczę, upadła mi wcześniej. Mamy wyczekaną kratkę do ciapka.
Tym to idzie moment. Dobra. U nas popadało troszkę. Tu na miarce mi pokazuje, że mi spadło 2 litry. Wydaje, że troszkę więcej spadło. Ponieważ ta miarka... O, ta miarka leży tutaj zaraz, widzicie? Ta miarka leży tutaj za płotem. Niestety ona nie mierzy dobrze. Muszę ją przestawić na środek pola, żeby łapała jak należy. Wtedy będzie wszystko dobrze. Będę mógł was informować na bieżąco, ile spadło deszczu. Dobra, szkoda objeżdżać klucz. Klucz śrubę. I tak, pyk. Czyżby? No, ledwie, ledwie. Powiem wam, ledwie, ledwie. No, tretytko musi być bardziej tutaj. O, tak. Tak, to będzie siedzieć. I tu pod spodem ją złapę. Będzie elegancko. I nic się nie urwie. No i jesteśmy już następnego dnia, ale tak, założyłem sobie teraz szybciutko przycisk. Byłem pod tym przycisk. Taką blaszkę sobie znalazłem i założyłem sobie, że fajnie to wyglądało. I tak, poprowadziłem sobie do akumulatora, bo wentylator dość mocno będzie ciągnął tego prądu. I tak, już wam pokazuję, jak to działa. Kupiłem sobie właśnie ten filtr jeszcze. To jest ten stary. Hop. To jest ten stary, ciekawe ile tam, czy jest jakiś pył, czy nie. O, tu mam noży, tu do naostrzenia są. Ja sobie wybrałem i tak. Zobaczcie, jak to działa. Robi robotę. Daje wiatr ładnie. I teraz kratkę mogę założyć sobie. Teraz kratkę mogę założyć. Lejemy olej. Kratka musi poczekać, bo nitów nie mam odpowiednich. O. Lejemy do silnika. Świeżutki. Świeżuteńki. Ale ciapuś będzie chodził na nim. Petarda. Wentylator założyłem. Pod kratkę pasuje idealnie. Że jestem zadowolony. I co? To ja tankuję ten olej i zaraz widzimy się z powrotem. Lejemy hydrauliczny. O, zobaczcie, jaki on ładny. Leć malutki. Hydrauliczno przekładniowy GL4, tak jak w książce podaje producent. Lejek wykorzystuję do paliwa, on już tak do wywalenia się przyda, do wlania oleju chociaż. Jest go trochę, teoretycznie 21, 23, 27, 23 litry, już nie pamiętam, zaraz bym musiał sprawdzić. Prawa. No lepiej, nie leć. Po trochu będę musiał wlewać, czyli mi zejdzie parę minutek. Zaraz się widzimy. Sprawdzimy jeszcze stan, zolane. Miarka od razu jest fajna, można zmierzyć. No, jest idealnie praktycznie. 24 litry wlałem. Troszkę więcej, nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. I tak. Kręcimy dziada. Tą miarkę. Szkoda, że nie wyciągano. W sumie, że zatrzaskiwana jakaś powinna być. A o ile wygodniej by było. Na sobie sprawdzić. Ten olej. Opa, dobra. Dobra, zbieramy rzeczy i co? Palimy ciapka. Na niestety maski wam już nie pokażę, jak montuję, bo nie mam nitów, a sklepy pozamykane, ale obiecuję, w następnym odcinku będziecie już mieli, jak będę kosił. Wentylatorek działa, wszystko działa.
I tak, to zabieram do ciapka. To też, to też. To idzie do skrzynki z narzędziami. Dobra. No i co? Palimy maszynę niezawodną. O, muszę tutaj chyba ten cycek poprawić. No, widzicie? Coś mi nie styka to. O, co się działo? Dobra. Stary filtr. Włączymy hydraulikę. Śruba tu. Czuć po nogach, że daje. Teraz nie. Niskie obroty, a teraz? Czuć, że wieje. Czuję, że będzie robiło robotę. Dobra, ciapek sobie niech pochodzi, spokojnie przypompuję ten olej. Kurczę, ciapku. Chłodnica, no ładnie, dobra. 59, ja muszę uciekać. Zapnę sobie kosiarkę jeszcze i przejadę. No mam nadzieję, że się odcinek podobał. Króciutki taki. I co? Zapraszam do subskrybowania i łapkowania, jak się podoba. I w następnym odcinku będziemy kosić łąkę. U mnie już, nie wiem, czy na dwa ze Stachem, czy sam będę kosił. Zobaczymy, jak to będzie w parach. Także trzymajcie się i pozdrawiam. Hej!